Jakie mamy szanse na Oscara? Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę. O statuetkę walczą Agnieszka Holland z filmem W ciemności i Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu Czas wojny. O oscarowych szansach Polaków z Los Angeles nasza specjalna wysłanniczka Matylda Lido. Matylda Liro, witam bardzo serdecznie z Los Angeles, z Hollywood. Ze mną Władek Juszkiewicz, dyrektor Festiwalu Filmów Polskich, tutaj właśnie organizowanego w Hollywood. Wie wszystko o tym, co w tej chwili dzieje się w Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale zacznijmy od początku. Władku, czy spodziewało się właśnie takich nominacji? Trudno było przewidzieć, co będzie poza Separation, ponieważ ona już wygrała i Golden Globe, i Nagrodę Krytyków Filmowych. Separation to jest ten słynny film z Iranu. Irański, tak. Największy konkurent w tej chwili Polski. Niestety największy, tak. Natomiast film Agnieszki ja widziałem już prawie rok temu i widziałem dużą potencjał, bardzo mi się film podobał. Zawsze możemy ich zakablować. Najsampir wstrzymam się zorientować w nim. A Janusz Kamiński? Janusz Kamiński miał w tym roku dwa filmy, bo tą historię animowaną Tintin i War Horse. Piękny film, pięknie sfotografowany. Jak gdyby nie było to dla mnie zaskoczeniem. Czy spodziewałeś się więcej nominacji, czy uważasz, że te dwie nominacje to jest wielki sukces? Przyznam się szczerze, że spodziewałem się jeszcze jakiejś dodatkowej nominacji dla W ciemności. Myślałem może o Agnieszce Holland za reżyserię, myślałem o operatorce dla Anny Dylewskiej. Również cicho myślałem o Robercie Mickiewiczu. Jego rola jest tak genialnie zagrana, że to w ogóle buty spadają. Dużo się mówi o tym, że nagrodę wygrywają te filmy, które mają taki duży lobbying i producentów, i wytwórni. Jak to jest? Czy faktycznie tak to wygląda? No jest jakiś lobbying i my też staramy się to robić. Jaki będzie outcome? Naprawdę trudno powiedzieć. Z tych cyfr w kolejności byłaby taka Separation i W ciemności.